Witam was wszystkich w Edziarni, w farmie Endermanów. I w Endzie. Jesteśmy przy Ekspiarce i jest to kolejna i ostatnia finałowa część pokazu mojego świata z sezonu trzeciego. Jak widzimy, nagromadziło się ich. No i to proste. Gonią tego Endermita, wpadają i możemy zdobywać exp. Problemem jest fakt, że nie ma tutaj enchantu szerokie ostrze. Przejdźmy teraz do Endu. Jesteśmy w Endzie. Co ja powiedziałem? Do głównej wyspy Endu. Chodziło mi tutaj, to jest w sumie jeden z najnowszych projektów, żeby cały End był zniszczony. I jak widzicie, o to mi tutaj chodziło, że to jest po takiej katastrofie. Był sobie świat, jakieś tutaj nawet rośliny. I po prostu wszystko się zepsuło, powysadzało. Tutaj mamy jakieś nawet góry, fragmenty rozbitych meteorytów. Wszystko się pali, tutaj nawet jakieś narośl, skażenie czy cokolwiek. No i wygląda to w taki sposób, naprawdę według mnie ciekawie. O! Czyli całość się prezentuje w naprawdę, według mnie, ciekawy sposób. Ten projekt miał chyba tylko jeden odcinek zbudowania, a nagrałem 3 filmy, które mi przepadły, bo miałem mega problemy techniczne na moim starym kanale i dlatego przeniosłem się w trzecim sezonie na właśnie sezon. Na właśnie ten kanał, nie wiem, gubię się jakoś w słowach. No i o to mi tutaj chodziło, ocencie cały ten projekt. I z tego co kojarzę, to chyba wszystko co zrobiłem na tym sezonie, więc możemy już go autentycznie zakończyć. Cóż za deszcz TNT. Jestem, słuchajcie, na kopii, na trybie kreatywnym. I rozpoczęła się egzekucja mojej bazy. Bardzo laguje i wszystko się niszczy, jak widzicie. Cała baza ginie. Dziękuję wszystkim za ten sezon, za to, że byliście, oglądaliście moje przygody, moje starania. Czas, jaki tutaj był włożony, jest naprawdę, naprawdę wow. A teraz poczekajmy, aż wszystko się wysadzi. Żegnaj sezonie trzeci na zawsze. Nie będziemy już kontynuować tutaj przygód. Żegnaj bazo. Zobaczcie, jak wszystko się wysadza. Teraz ten świat będzie zasobożerny. Bum! Wszystko niszczy, wszystko ginie. A my kończymy ten świat. Patrzcie, jak to wygląda. O kurde, biedny dom! Chaos, chaos. Na każdy świat to czeka takie zniszczenie. Ten świat umarł. Aż się łezka wokół kręci, ile tutaj już było po prostu przygód. Bardzo laguje. Apokalipsa, jeszcze burza jest. Wszystko co dobre zawsze się kończy. Wszystko kiedyś musi się skończyć. Ale należy pamiętać o jednym. Coś się kończy, a coś zaczyna. Mam nadzieję, że kolejny sezon
będzie równie dobry, a nawet jeszcze lepszy i ciekawszy. Bo w sumie o to chodzi, żeby im dalszy sezon, tym był lepiej. Ten, który teraz ginie, był najlepszy dotychczas.
Dziękuję.